Mąż Niny poprosił ją, by wzięła klucze od gabinetu, w którym pracuje. Nie możemy iść na policję. Ale przecież mówiłeś, że... A co miałem zrobić? Iga stała obok. Nie rozumiem. Miałaś rację. On cię zgwałcił. Rozmawiałem z nim i przyznał się do tego. Boże, czyli jednak ja nie zwariowałam. Nie uroiłam sobie tego. Powiesz na policji, że się przyznał. Czy ty mnie nie słuchasz? Nie możemy na niego donieść. Dlaczego? Pamiętasz, jak 4 miesiące temu Karol wygrał przetarg na budowę drogi? Co to ma wspólnego? Załatwiłem mu to. Mam znajomych w urzędzie, którzy zajmują się przetargami. Ale nie zrobiłem tego za frajer. Karol dał mi w łapę 50 tysięcy, jestem w tym umoczony po uszy. Żartujesz? Na miłość boską, dlaczego? Budujemy dom, prawda? Za co chciałaś kupić tę działkę w Zalesiu? Mi się kredyt nie uśmiechał. No dobra, stało się, trudno. Ale przecież on dał, ty wziąłeś. Nie udowodnić tego. Wręcz przeciwnie, on mnie nagrał. Jak ty na niego doniesiesz, ja pójdę siedzieć za łapówkę. Ale on mnie zgwałcił. Tak. I uwierz mi, dałbym sobie rękę uciąć, żeby cofnąć czas. Nigdy bym cię z nim samej nie zostawił, gdybym wiedział, że z niego taki drań. Nie można cofnąć czasu. Zrobisz, co uznasz za konieczne. Mogę nawet teraz zawieźć cię na policję, ale musiałem ci powiedzieć, jak wygląda sytuacja. On się zemści. To pewne. Perfidia Karola przekracza wszelkie granice. Ale żeby go ukarać, musiałabym narazić Janka. Nie mogę mu tego zrobić. Zresztą, jak wyglądałoby moje życie bez niego, gdyby go zamknęli? Zdaję sobie sprawę, o co proszę Ninę. Odpuścić taką krzywdę to ogromne poświęcenie. Ale myśl o więzieniu mnie przeraża. Straciłbym też pracę, reputację.